Cześć! Dzisiaj 3 marca, moje urodziny, dlatego postanowiłem, że nagram Wam taką krótką wycieczkę po tym moim warsztaciku, w którym pracuję i naprawiam dla Was buty. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. I taką prośbę mam dla tych wszystkich, którzy skorzystali z moich usług i są zadowoleni, o wystawienie mi opinii na Google. Link znajdziecie w opisie. Więc jesteście ciekawi, jak wygląda ten mój warsztacik po tym przemeblowaniu? To zapraszam. A więc tak to wygląda od frontu, od wejścia. I słuchajcie, jak się wchodzi, to widać tutaj moje stanowisko, przy którym pracuję. Stół boczny i tam główny stół. I tutaj są takie półeczki. Tutaj przez to okienko będę Wam nagrywał te szewskie kawki, jeśli będziecie zainteresowani. Tutaj oczywiście są lady. I jest... Tam jest lada, gdzie przyjmuję buty do naprawy. I tutaj widzicie te regały. Częściowo zmniejszyłem ich wysokość, żeby więcej słońca mi wpadało na warsztat i większy przewiew był. Tutaj jest przejście. I tutaj też jest, widzicie te okienko. Dzięki temu troszeczkę więcej mi tutaj przestrzeni się zrobiło tak. I tutaj też zlikwidowałem tą ściankę, czyli tutaj już nic nie ma. Jest też okno na świat, słuchajcie. Tu są wszystkie wkładki, które mam na sprzedaż. Częściowy wybór sznurowadeł. Tutaj na tablicach będą kłódki wywieszone. Jeszcze tego nie zrobiłem, niestety. Baterie też muszę jeszcze tutaj gdzieś upchać. I tutaj takie moje skromne dorabianie kluczy, czyli maszyna do kluczy nawiercanych. Nawiercane klucze to są te takie, o, z tymi dziurkami. I tutaj maszyna do kluczy nacinanych. No i tam troszeczkę tych kluczyków jest. Tutaj jest oczywiście przejście. Możemy się przejść. Tu jeszcze na półkach jeszcze nie jest wszystko wyłożone, ale jest tutaj reszta portfeli. Tutaj też muszę jakoś to poukładać, bo jeszcze te torby skórzane zostały, paski, saszetki. Chyba będę musiał się tego pozbyć. Wazony na kwiatki idealne. Ale idziemy tutaj na warsztat. Tutaj jest moje takie biurko. Tutaj częściowo robię zamówienia. I tutaj takie stanowisko kaletnicze do nabijania tych, na przykład, o, napek, nitów, robienia dziurek. Drukarka musi być, żeby jakąś fakturkę wydrukować i tak dalej. Słuchajcie, tutaj ja tydzień czekam na lampy oświetleniowe i tutaj jeszcze tego oświetlenia nie mam zrobionego, ponieważ firma się coś nie wywiązała z umowy. Ale tutaj mam, widzicie, dwie łaciarki. Niezastąpiony Adler z bardzo wysokim, tutaj można grube skóry szyć i tutaj cieńsze skóry szyję. No i wybór nici. Tutaj są regałki na odbiór butów i torebek. To jest taki stół boczny. Tutaj sobie mierzę jakieś tam, robię kaletnicze rzeczy. Rzeczy do rozciągania też. I trochę materiałów szewskich. I moje serce. Tutaj głównie pracuję, czyli taka prasa do dociskania fleków. I tutaj w koło widzicie też prasa
kombajn. I tam jest frezarka. Frezarkę wczoraj troszeczkę tak obudowałem. O, tak żeby się te farfrosle nie rzucały. Tutaj ścieniarka. Typikal do skóry. I stębnówka Yuki. Czasami trzeba coś przeszyć. A tutaj widzicie regały z wkładkami. Lodówka. Czajniczek. No i tutaj właśnie są te rzeczy. Magazyn rzeczy z Allegro. Ale trzeba wrzucić szybko na warsztat. Słuchajcie, jaka zmiana jest głównie dla mnie. Patrzcie. Patrzcie, tutaj będąc, frezując na przykład buciki, robiąc coś na kombajnie, wystarczy, że się obrócę i wszystko widzę, co jest na zewnątrz. Mam okno na świat. Dzięki temu na słoneczko. Tutaj przy tym stoliku też pracuję. I tak samo. Wszystko widać. Jeszcze raz w kółko. A więc tak wygląda ten mój zakład, w którym pracuję. Słuchajcie, dla mnie ta zmiana z tym bardziej otworzeniem się tutaj na zewnątrz, na światło, była bardzo potrzebna, ponieważ często jest tak, że pracuję tutaj od rana do późnego popołudnia, wieczora, w zależności ile tam jest pracy, ile jest siły. Natomiast to słoneczko jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne i taki kontakt z otoczeniem, z rzeczywistością, że podczas pracy mogę tutaj sobie zerknąć i przez chwilę zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Mam nadzieję, że ta krótka wycieczka podobała Wam się po tym moim zakładzie. Ja tutaj spędzam większość swojego czasu, więc muszę sobie tak to zrobić, żeby mi się tutaj naprawdę dobrze ten czas spędzało. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Jest godzina 7:30. Lecę na spacerek do lasu, pospacerować, cieszyć się tym dniem jak najdłużej. To do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!